Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Raków jest mocno krytykowany za swoją postawę podczas finału Pucharu Polski. PZPN ukarał ŁKS i Widzew za derby Łodzi, a Lech został liderem Ekstraklasy na dwie kolejki przed końcem sezonu, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Na przedostatni wyjazd w sezonie wybrało się 629 górników. Torcidę Warszawie wspierało 29 gieksiarzy oraz 17 fanów Wysoki. Na tym meczu debiut zaliczyła nowa fana gości Super Torsa. Legioniści na transparencie odnieśli się do zachowania medalików podczas ostatniego finału Pucharu Polski na Narodowym. Duch zasady i ruch kibicowski. Raków wszedł na stadion tak jak chciał Trzaskowski. Na żylecie zaprezentowano również efektowny pokaz pirotechniczny. Przy Łazienkowskiej zasiadło 16 144 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. We wtorek na Stadionie Króla odbyły się 68 derby Łodzi. Widzew na stadion ŁKS-u udał się przemarszem, który trwał jakieś 2 godziny. Goście ubrani byli w jednakowe bluzy z hasłem Władcy Miasta Włókniarzy oraz maski. Widzewiacy mieli problem z wejściem i w komplecie zameldowali się dopiero w drugiej połowie spotkania. Razem z nimi na sektorze obecnych było 95 niebieskich, 55 elanowców oraz 35 wiślaków. Łącznie w klatce znalazł się nad komplet 950 osób, ponieważ niektórym udało się wejść na bilety kupione na sektory gospodarcze. Pod koniec spotkania Widzew zaprezentował oprawę z pasów materiału, która utworzyła okładkę stylizowaną na fakt z nagłówkiem Nowy Bullet, Stary Wróg. Do tego odpalono czarne świece dymne, a razem z racami spłonęła flaga Pyrusy. Gospodarze na derbach zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z hasłem: w mieście Łodzi rządzi jeden klub. A druga: niewiernych czeka zguba, ŁKS nie śpi, ŁKS czuwa. Między nimi ostrzelali jeszcze sektor gości, a PZPN wymierzył już obu ekipom kary. ŁKS zagra jeden mecz u siebie bez udziału publiczności, a ponadto dostał zakaz wyjazdów na 3 spotkania, w tym jeden najbliższy mecz derbowy. Oprócz tego komisja dyscyplinarna ukarała klub grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. Widzew Łódź został ukarany zakazem 2 meczów wyjazdowych. Mecz na Stadionie Króla obejrzało niecałe 16 tysięcy widzów, a jeśli chcecie obejrzeć obszerniejszy materiał z 68 derbów Łodzi, to na kanale znajduje się odcinek z naszego wypadu na to spotkanie. Warto również wspomnieć, że po finale Pucharu Polski wiele ekip skrytykowało Raków za brak kibicowskiej solidarności. Na stadionie pojawiły się transparenty, a w internecie wpisy komentujące postawę medalików. Swoje zdanie wyrazili m.in. oprawcy, arkowcy, Orange City Boys, Torcida, Ultras Niebiescy, Legioniści, Portowcy, Wiślacy i oczywiście Lechici. Zagłębie Lubin zamknęło nawet sektor gości na najbliższy mecz z Rakowem. Wracając na trybuny w Płocku na sektorach gospodarzy pojawiło się kilkunastu warciarzy. Do Wrocławia dwoma specjalami dotarło 1570 portowców i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce. Śląsk wywiesił transparent dla mistrzów Polski z 2012 roku, którzy z okazji dziesięciolecia mistrzostwa byli obecni na meczu z Pogonią. Był czas, gdy od gry piłkarzy nie odwracaliśmy wzroku. Dziękujemy mistrzom Polski Śląskowi z 2012 roku. Obszerniejszy materiał z tego spotkania możecie znaleźć na naszym kanale.
Jaga w 135 osób była obecna na sektorze gości w Krakowie przy Rejmonta. Wisła wywiesiła transparent skierowany w stronę Rakowa. Nie broniliście jak Jasnej Góry kibicowskich naszych zasad. Za to podłe zachowanie wszyscy wbiją w was asa. Ten mecz w Krakowie oglądało 18 198 widzów i była to najwyższa frekwencja w kolejce. ...753 Lechitów oglądało zwycięstwo Kolejorza w Gliwicach, które zapewnił sobie w końcówce spotkania. Jako że Raków zgubił punkty w meczu z Krakowią, Lech Poznań na dwie kolejki przed końcem sezonu został liderem Ekstraklasy. Poznańscy kibole pozdrowili również medaliki za brak solidarności podczas finału Pucharu Polski. Koroniarze na wyjazd do Opola udali się w 200 głów, w tym 9 kibiców na przodu Jędrzejów. W trakcie meczu zaprezentowali racowisko. Gospodarze również zaprezentowali oprawę. Nad głowami znalazł się herb klubu z hasłem "Nie gaśnie w nas zapał", a wszystko podświetliła pirotechnika. Miedzianka, w jakiej 100 osób dotarła do Gdyni, Arkowcy to kolejna ekipa, która wywiesiła transparent skierowany do medalików. W poniedziałkowy wieczór na Stadionie Ludowym w Sosnowcu zameldowało się 113 sączerców, w tym 47 osób z GKS-u Tychy, 9 chłopców ze Stali oraz 2 kibiców Czarnych Jasło. Rzeszów przy okazji meczu Stali z Motorem odwiedziło 366 nieproszonych gości z Lublina, których wspierało 50 fanów Hetmana Zamość. Olimpijczycy na meczu z Ruchem zaprezentowali oprawę z racji fajerwerek. Kibice KSZO przenieśli swój młyn na starą trybunę, skąd teraz będą prowadzić doping. Na meczu z Unią Tarnów zaprezentowali oprawę. AZS Podlasie z Pogonią Sielce wybrał się w 92 osoby do Radzynia Podlaskiego. 17 nowodworzan dopingowało Świt w Kutnie. Bydgoski Zawisza zameldował się na swoim meczu w Środzie Wielkopolskiej. A Wałbrzyski Górnik w Kamieńcu Ząbkowickim. 15 głów Powiślanki Lipsko pojawiło się w Szydłowcu. Polonia Przemyśl dotarła do Boguchwały w jakieś 7 dyszek. Górnik Brzeszcze był obecny w oddalonej o 15 km Nowej Wsi w 140 osób koalicji Górnik Unia Hejnał. Na wyjazd do Oprzy pojechało 51 sympatyków Włady Biłgoraj. Gości wspierało 7 fanów Stalówki. W Radymnie odbył się mecz przyjaźni pomiędzy miejscowym MKS-em a Czuwajem Przemyśl. Goście na to spotkanie przybyli w 60 osób, a na trybunach zaprezentowano oprawę z hasłem "Sami przeciwko wszystkim, wszyscy przeciwko nam". We Włoszczowej zameldowało się 33 fanów na przodu Jędrzejów, w tym 5 osób z Korony Kielce. Włocławianie udali się w 56 osób do Pruszcza. Nielba Wągrowiec trochę zadymiła przy okazji meczu z Obrą Kościan. Na sektorze gości w Jaworznie obecnych było 67 fanów Ruchu Radzionków. Na wyjazd do Wolborza za drugą drużyną GKS-u Bełchatów wybrało się 40 torfiorzy z hasłem "GKS Bełchatów nigdy nie zginie". 60 gryfitów z 40-osobowym wsparciem z Chojnic i Starogardu wspierało swoje kopaczy w Kościerzynie. Stilon Gorzów zapewnił sobie awans, a kibice zaprezentowali na płocie podświetlane hasło "Nigdy więcej czwartej ligi". Tak wyglądała prezentacja MKS-u Skała w meczu z Maszycanką. Atak RKS-u Radomsko na wyjeździe w Kwiatowicach, gdzie obecnych było 67 RKS-iaków. W tym wydaniu to już wszystko. Trochę się działo w tym tygodniu, więc dajcie znać, co o nim myślicie. Jestem ciekaw, czy według was Raków jest słusznie krytykowany i czy Lech wytrzyma presję przez te 2 ostatnie mecze. Jeśli wytrwaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.